część i te dwie ścianki są przeszklone. Mhm. Nie? To ewentualnie po prostu może właśnie kawałek pleksji po prostu na te przeszklone elementy trzy, bo ta ściana i ta ściana są po prostu. Wychodzą na zewnątrz też. Tak, te nacięcia się wydaje, z tym, że to będzie nie ma żadnego związku. Bo to będzie... Może... Osoby, które pomagają, to będą... O właśnie. Słuchajcie, budynek składa się z dwóch klocków. Podstawa, dłuższego i krótszego. Tak, to jest ściana. Ta ściana jest. Nie, to jest wiesz, to cegła na cegłę. To są takie cegły betonowe. Zegarek w telefonie? I to się po prostu układa cegła na cegłę. Łączy się za prawą. Zobacz, tutaj ta spoina to jest właśnie za prawa. Murak. I my na początku mówiliśmy, że jest to sześcian, prawda? Że można zrobić cały z takich kwadratów. A teraz ten krótszy. Kładaj ten krótszy krok z przodu. Jak się przesuniesz, może będzie ci wygodniej. Trzeci klocek. Tu zobacz. Proszę, teraz drugi. Biblioteka uniwersytecka. A pod tą betonową wstęgą jest 8 kamiennych tablic. Cały tam dziura, prawda? Wyjmiemy. Zobacz, teraz wyjęłam tutaj. Nie? Jest trzeba? Tak. Zapisaliśmy. Aha. O, jest szyba, ale on tutaj rosną rośliny wszędzie. Jest, jest bardzo, jest... Przejdźmy teraz paluszkiem do prawego rogu. To jest ściana. I zobaczcie, tam jest taki filar. Do prawego rogu, przejdźmy do prawego rogu. Zostawiam, najładniejsze budynki w Warszawie, takie perełki warszawskiej współczesnej architektury. A tu jest na samym parterze ta powierzchnia, gdzie oni mają właśnie różne kawiarnie, ulicę do której rozmawiają, której się spotykają. Tu masz przerwy, tu jest przerwa, tu przerwa dużo, tak? 23. Ten kamień jest dziura z dziedzińca. Za żyletkami jest ściana zewnętrzna. Przyjdź. Ale to była na jeszcze niżej. Jeszcze niżej. O, tam jest drzewo rośnie. Kolejną dosyć istotną rzeczą są materiały. Myśmy się zdecydowali na bardzo niewielką ilość materiałów, z których budynek jest zrobiony. To jest przede wszystkim drewno. Drewno, z którego są wykonane elewacje, a więc okna, zewnętrzne żaluzje i trapy, po których się chodzi, po których można wyjść do tych ogrodów, do zewnętrznych dziedzińców. No to jest oczywiście szkło. Jest stal ocynkowana, z której są zrobione trapy i elementy konstrukcji budynku, no i beton. Beton, który jest materiałem konstrukcyjnym, ale również występuje w paru miejscach jako po prostu eksponowana, jako eksponowane fragmenty ściany. Na dole rosną krzewy, jak z kolei to też tu, na samym dole, to wzdłuż elewacji też. Z tej strony, o właśnie, o tak. I wsuwamy ten klocek. O, i teraz dopiero usadowiłeś, czujesz to? Czuję. Że usadowiłeś te klocki i jeszcze raz je zobacz. Ale są
słuchajcie, jeśli wejdziemy do tego budynku do środka, to wcale to okaże się, że składa się on z czterech budynków, które otaczają dziedziniec. Dziedziniec jest to takie puste miejsce w środku budynku. Wyobraźmy sobie olbrzymi hol, olbrzymi taki przedpokój, gigantyczny, ze szklanym dachem. Ten pusty dziedziniec w środku otoczony jest czterema budynkami. I teraz spróbujemy sobie właśnie zbudować nasz fokus. Ten klocek się przyda nam później. I teraz budujemy. Tutaj Iza, zobacz. Nie tak. W ten sposób. Okay. I musimy usadowić. Do każdego rogu musimy włożyć ten klocuszek malutki. Wpuszczamy do środka nasz dach ze szkła. I wyobraźcie sobie, że całkowita powierzchnia w tym budynku dorównuje powierzchni Starego Miasta. Tylko że to jest takie inne miasto, takie bardzo, bardzo nowoczesne. Dałam mojemu... Przed naszym budynkiem i w tą szczelinkę chciałabym, żebyśmy włożyli naszą szybę. Bardzo wysoko. Do samego dachu się te litery to napisy ciąg. Prawie jeden ciąg, prawie jedna linia tutaj jest, czujesz? A to jest, tak, to jest jakiś napis. Ja wolę też dotknąć. Wolisz też dotknąć? To nie ma. Świetnie. O, bez tego. Bez tego, tak, jasne.